Dzisiaj już drugi dzień Comic-Con 2019, a ja witam wszystkich na stoisku sfxmaster.com. Wystawiamy bardzo różne rzeczy, wszystko w zasadzie, co jest związane ze sceną, z teatrem i z filmem. Od kostiumów, które tutaj możecie zobaczyć na dole, stoisko dzisiaj jest oblegane. Proponujemy przede wszystkim kostiumy sceniczne, to na pewno. No bo dlaczego? No dlatego, że one od lat towarzyszą mi na co dzień. Proponujemy repliki broni. To jest bardzo istotne i bardzo ważne, dlatego że tej jakości na rynku jest bardzo niewiele. Proszę bardzo, możecie sobie to wszystko zobaczyć. Czarek Kostrzewski właśnie na swoim stanowisku wspólnie z Agnieszką Wojciechowską robią ostatni dzisiaj special effect make-up. Proszę bardzo, tak to wygląda w ten moment. Jeszcze mało poharatany, ale wychodzę z założenia, że sobie poradzą. Jak było dzisiaj? Ciężko? Ciężko, ale rewelacyjnie. Dobrze, Czarek, czy uważasz, że do tej pory te targi są dla Ciebie udane? Tak, bardzo. Jest super. Dziękuję. Zajęci są. No to jest całkiem normalne. Tacy są artyści. Nie mają czasu na to, żeby porozmawiać. Robimy maski silikonowe. To jest też bardzo istotna rzecz. Można zobaczyć przede wszystkim tą maskę, w której ja występuję w Genie, na scenie, która była zrobiona specjalnie na jubileusz 30-lecia na scenie. No i Rob Kowański, czyli scenografia, rzeźba, rysunek, malarstwo. Bardzo ważny facet w naszym teamie. Proszę bardzo, Rob, jak Ci się pracuje? Kiedy nabierze to jeszcze więcej kolorytu? Koloryt będzie nakładany jutro. Koloryt bawimy i rzeźbimy. Dzisiaj rzeźbimy, bawimy się, a to jest cała masa pracy. Jak patrzę sobie na to, jak to wyglądało na początku, muszę powiedzieć, Rob ma bardzo dużo cierpliwości, no ale chyba trzeba mieć. Proszę bardzo. Dzisiaj jeszcze przede wszystkim mam nadzieję, że spotkamy się poza targami, bo to, co zrobił dzisiaj sfxmaster.com, to naprawdę wielkie przedsięwzięcie. Pamiętajcie, że wszystkie mock-upy, wszystkie rzeczy, które my oferujemy, są absolutnie unikalne i tylko dla tych, którzy naprawdę cenią sobie coś wyjątkowego. Ściskam Was, pozdrawiam i do zobaczenia w niedzielę, na trzecim dniu. Ptak Warsaw Expo, Warsaw Comic Con 2019. Do zobaczenia, Michał Wiśniewski. Dzisiaj już trzeci dzień targów, Michał Wiśniewski na posterunku. Dzisiaj robimy Nebulę, postać z Avengersów. Znaczy robimy, to jest za dużo powiedziane. Strażników Galaktyki, a później Avengersów, to trzeba znać! Znasz postać Nebuli?
Znam postać oczywiście. Czym się sławiła? Tym, że była bardzo niedobra, a później stała się dobra. Agnieszka, dobrze, powiedz mi, jak bardzo pracochłonna jest ta praca? Od kiedy, kiedy zaczęłaś i kiedy skończ? Generalnie zaczęłam ją troszkę ponad tydzień temu, natomiast skończę ją za mniej więcej półtorej godziny. Półtorej godziny, no to przyjdziemy za półtorej godziny zobaczyć, jak to będzie wyglądać. I po drugiej stronie mamy Czarka Kostrzewskiego. Czarek, jak długo robi się taką postać? Dzień dobry. Od 2 do 3 godzin. Czyli ile ci zostało? Kiedy możemy zobaczyć efekty końcowe? Zostało mi jeszcze 20 minut, ale robi się to tylko dlatego, że wcześniej są gotowe elementy, które się tylko przykleja później do skóry i zostaje malowanie. Czyli przygotowanie elementów też trochę zajęło. Tak, ale przygotowanie elementów robi się w pracowni wcześniej. Widzimy się na samym końcu, jeszcze podsumować te targi dla sfxmaster.com.